Cześć i czołem, drogi widzu, witam cię bardzo serdecznie, NgeloQuerro z tej strony w kolejnym odcinku Gotika trójki. Ostatnio właśnie tutaj mówiłem o tym całym okradnięciu tego Alego z tego artefaktu, który rzekomo chce uzyskać tom. No i tak powiem szczerze, że nie przypuszczałem, że trzeba go po prostu właśnie zajrzeć mu do kieszeni i wyciągnąć ten klucz. Ja niestety nie mam kradzieży kieszonkowej, więc muszę po prostu udać się do Cape Dan i nauczyć się tego fachu od naszego tam kolegi, który właśnie pomaga w złodziejskim fachu. Nie przypuszczałbym, że tak trzeba zrobić, że w ogóle zdolność mi będzie do tego aż tak bardzo potrzebna, no ale... Ale jedziemy z tematem, nie? Naucz mnie, jak okradać innych. Najważniejsze jest odwrócenie uwagi. Wciągnij ofiarę w rozmowę. Nie uwierzysz, jak łatwo jest wyciągnąć niektórym sakiewkę. Często wystarczy po prostu sięgnąć im do kieszeni. Zaryzykuj kradzież. O, 65 sztuk złota zysku. Dobra, zapiszmy to. Może teraz będziemy sobie okradać każdego. Niemożliwe, niemożliwe. Niemożliwe mówisz? No dobra. A tutaj z Dekardem? Nie możemy Dekarda okraść niestety. No dobra, a na przykład tutaj Buforda? Za ciężkie. Okej. Esiela? O, i cyk, kolejne złoto. No jak ja bym wiedział, że tak to z początku będzie wyglądać, to powiem szczerze, że... Za ciężkie. Że zaryzykowałbym na dzień dobry. Obaj będziemy mieć kłopoty. Za ciężkie. Za ciężkie. A czemu za ciężkie? Bo... Za ciężkie. Bo jest za mało ludzi, za dużo ludzi wokół, czy jak? Nie, po prostu może ciężko go zagadać. Jest bacznym, że tak powiem, obserwatorem. O, czarny robar otrzymano. Skradasz się jak jakiś złodziej. Żaden złodziej, ziomek. A gdzie ten? Tu jest. Też miał czarnego robara. Robala. No dobra, to teraz wracamy do Faring. I musimy okraść tego ziutka. I pewnie tam gdzieś będzie ten jego kuperek na tym poddaszu, że tak powiem. Ewentualnie możemy tutaj spróbować pookradać troszeczkę. Za ciężkie. Nie chcemy tu awantur. Jasne? Za ciężkie. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Za ciężkie. Zajmij się swoimi sprawami. Chociaż z drugiej strony to ja może po prostu mogłem sobie wziąć i wytrychem otworzyć tą jego skrzynię. Cholera, ale to ciężkie. Gdzie ten ziomek jest? Pewnie tam gdzieś u góry łazi. No dawaj, dawaj, ciś do góry, ciś, jest i on. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. O, klucz otrzymano, jak widać. Mogłoby być za tą kradzież więcej, 25 punktów doświadczenia. Tym bardziej, że nie każdego możemy tutaj okraść w taki, a nie inny sposób, więc... Wiadomo jak to wygląda. Dobra. A teraz pytanie brzmi, gdzie będzie jego kufer w ogóle? Żeby zaraz nie było takiej sytuacji, że ja tu wszystko pootwieram i się skończy jak się skończy. No ale dobra. Weźmiemy wszystko i wyłgamy się z problemów. O, tutaj chyba to jest jego kufer. No, dobra. Nieważne. Łuk kompozytowy, kamień przodków. Stać! Zginęło parę cennych rzeczy. Wiesz coś o tym? Nie. Mamy cię na oku. No i spoko. Dobrze ci radzę. Tomi, gdzie jesteś? Oto amulet Alego. Miałem rację. Rzeczywiście go ukradł. Wiesz co to jest? Kamień przodków z Nordmaru. Jesteś człowiekiem czynu. Jeśli o mnie chodzi, to możesz do nas dołączyć. Szczegóły ustal z Wilsonem. Mogę zanieść kamień przodków do Nordmaru. Pomówimy o tym, gdy już będziesz jednym z nas. Kamień przodków? Co to takiego? Nordmarczycy umieszczają je przy jaskiniach, w których chowają swych przodków. Ma to uspokajać ich duchy. Ali to zwykła paskudna hiena cmentarna. A no, no to wychodzi. Jasne, czemu? Za ciężkie. Tom nie ma zastrzeżeń. Mówi, że mogę się do was przyłączyć. W takim razie do zostania myśliwym brakuje ci już tylko jednego. Udanego polowania. Po drugiej stronie rzeki, koło cmentarza, pojawiają się topielce. Korok chce, aby przestały. Pójdziemy tam razem. No dobra, to chodź. Tylko, że ja chyba powybijałem już akurat te wszystkie te topielce, więc... To chyba, że się nowe pojawiły. A no, pojawiły się. Wow, dużo się pojawiło. Tych bestii jest więcej. Ale normalnie Diablo. No i fajno. Co teraz? Topielce nie żyją. Umowa stoi. Jesteś teraz jednym z nas. Mojok cię nie zatrzyma. No i fajnie. Za ciężkie. Okej. Niczego ciekawego nie ma. Dobra, Mojok nas nie zatrzyma, to jest fakt, ale pytanie brzmi, czy my wejdziemy do zamku. Najpierw pójdziemy do Mojoka jednak mimo wszystko. Bo poinformowanie go pewnie nam da jakieś tam, powiedzmy, punkty doświadczenia i takie inne rzeczy. W tym Gothicu to w ogóle doświadczenia jest normalnie jak wody gazowanej w Biedronce. Ale to dobrze, jakby nie spojrzeć. Mogę pogadać z Salim? Nie mogę. Stać! Ani kroku dalej! Jestem myśliwym. Mogę przejść? To, że jesteś myśliwym, wcale nie oznacza, że uda ci się tam przeżyć. Trzymaj się z dala od orków i od tego wielkiego pieca. Rozumiesz? A teraz w drogę do Nordmaru. I postaraj się przeżyć. Za ciężkie. No i dobra. Otrzymaliśmy tutaj cenne doświadczenie. Teraz pytanie jeszcze brzmi... Czy ja się dostanę do zamku? Ale może właśnie kwestia z Nordmarem, jak będzie już wytłumaczona, no to wtedy tutaj będę mógł się dostać, skoro tutaj siedzi ten cały najważniejszy, tak jakby. Za ciężkie. Wpuścisz mnie do zamku? Jesteś silny, o. A orkowie wiele ci zawdzięczają. Nie jesteś buntownikiem. Możesz wejść do zamku. Nie, nie jestem w ogóle tym buntownikiem, a mam zbroję. Chcę wejść do zamku. Zdobyłem wasz szacunek. Wejdź. Przyda nam się ktoś taki jak ty. Ach. Stać ani kroku dalej. Za ciężkie. Chcę przejść. Możesz wejść. Elitarny wojownik. No i dobra, mamy zamek, no. Fajnie. Wow. Trochę was tu jest, panowie. Czego chcesz? Nie interesuj się. Za ciężkie. O, chcę walczyć na arenie? Nauczysz mnie walki? O, skubany nas nauczy bez problemu. Nice, nice. Dobra, zapiszę to, bo ja bym nie chciał walczyć na arenie, ale chcę walczyć na arenie. Chcę, ale na twojej arenie walczą ludzie. Dowiedli swojej siły i odwagi na największych arenach tego świata. Gdy osiągniesz już tyle, co oni, również ty będziesz mógł tu walczyć. Kiedy pozwolisz mi walczyć? Kiedy zwyciężysz na wielkiej arenie na pustyni. Znajdziesz ją w Mora Sul. Z życiem opuszczają ją jedynie najlepsi wojownicy. No dobra. Czego chcesz, Mora? Za ciężkie. Coś kupić? Nie. Nic ci nie sprzedam. Na czym polega problem? Nie ma żadnego problemu. Jesteś morą, a ja morom nie sprzedaję. A mogę zrobić coś, abyś jednak ze mną pohandlował? Potrzebuję szczawiu królewskiego. Przynieś mi go, a pohandlujemy i porozmawiamy o alchemii. Rozumiem. Oto twoje rośliny. Dowiodłeś swej odwagi i chęci pomocy. Teraz możemy handlować. Pokaż mi swoje towary. No dobra, ty tutaj niczego nie masz poza zwykłymi, powiedzmy, miksturami, jakimiś składnikami, no i też tak samo tutaj... O, mikstura siły. O. Dobra, spróbujemy z tą miksturą siły, zobaczymy co to jest. Pytanie brzmi, czy w ogóle alchemii mi nie braknie do, że tak powiem, nauczenia się tego. No ale, aha, bo to nie tutaj przecież jest, zapomniałem o tym. To jest gdzieś ten, gdzieś tutaj. Siła plus 3. Okej, nie wiem czy ja to mam w ogóle, ale... Za ciężkie. Ale spróbować warto. Jeśli chcesz walczyć, to on Za ciężkie. Nie, tutaj chyba nikogo nie będę w stanie tak jakby okraść. Chcę z tobą handlować. Tylko wojownikom wolno używać mojego oręża. Jestem wojownikiem. Udowodnij to. Na górze, w pobliżu wzgórz, znajdziesz 3 trole. Nie daj się zabić. Zaczekaj tutaj. Okej. Fajnie, fajnie. Wow, nieźle. No dobra, jest kufer, ale oni mnie tutaj potem będą podsądzać o to, że kradnę, więc bez sensu trochę to robić. To nie zmienia faktu, że jest dużo tych kuferków i one bardzo kłuczą, ale no... Nic na to nie poradzimy. Zwiadowca, wojownik, elitarny wojownik i tak dalej. No cóż. Mory to słabe usze, ci dam, ty kurna. Pajacu. Tam u góry raczej niczego nie będzie, więc nie będę tam nawet wchodził. Tu jest kolejny kufer. Tu mamy chyba tego... No dobra, jakbym sobie to wziął. Zapiszemy to. No kufry, jak tutaj ogarnę, to na pewno mnie za kradzież wezmą. O, możemy tutaj młyński kamień sobie podnieść. Zwiększy przecież to naszą siłę. To dla mnie za ciężkie. O, skubany. Za ciężkie dla ciebie? Dla ciebie? Bezi, no co ty? I co, da radę z tą miksturą siły? Mam zbyt mało doświadczenia. Mikstury o efektach stałych musimy się nauczyć, okej. Nie ma tu nic ciekawego. O, kolejne złoto. Tu jeszcze coś jest. Pokoik zwykły. Stać! Ani kroku dalej! Za ciężkie. Nie jesteś przyjacielem orków. Nie ufam ci. Brakuje 71 punktów. O kurde. To jest pewnie jakaś stolica tych orków teraz tutaj. Tak mi się coś wydaje. No ale to może i dobrze. Jeśli chcesz coś kupić, będzie ci potrzebne złoto. No shit, Sherlock. Chcę się dostać do zamku. Żadna mora nie ma tam wstępu. Rozkazy Kana. Dlaczego? Bo nam przeszkadzacie. Do końca wojny jeszcze daleko. A póki się nie zakończy, żadna mora nie postawi tam nogi. Opowiedz mi o... Taroku. Tarok jest szefem areny. Walczą na niej najlepsi orkowi wojownicy. Chcesz stanąć na arenie? Udowodnij mu, że jesteś tego godny. No i? Mory z areny Taroka zwyciężały na wielu arenach w całej krainie. Pozwoli ci walczyć, kiedy będziesz już gotowy. Urgoszu. To nasz szaman. Zna się na roślinach i magii. Nie będzie chciał mieć z tobą nic do czynienia. Nienawidzi Mor. Jak mogę zdobyć jego zaufanie? Zapytaj go. Na pewno podda cię próbie. Zakoszu. Wielu marzy o broni od Zakosza. Słynie ze swoich ostrzy i ze swojej dumy. Co masz na myśli? Powierza swoją broń tylko wojownikom, którzy jego zdaniem są godni, by nią walczyć. Jeśli wojownik chce otrzymać broń Zakosza, musi dać z siebie wszystko. Pokaż mi swoje towary. No i panie kolego, niczego ciekawego to ty tu nie masz. No mówi się trudno. Okej. Skoro tam nie wejdziemy, to znaczy, że w sumie nie mamy tu już nic więcej do roboty. O, jeszcze sobie zobaczę tu, czy czegoś nie ma, bo widzę, że to tak jest zastawione, tu jest. A nie, ja stamtąd przylazłem, nie? Tak, byłem tutaj, no. I tu są te skrzynie, dobra, okej. Nieważne. No dobra. To teraz tak, wypadałoby się zająć tymi trollami, ale nie mam zielonego pojęcia, czy to będzie dobry pomysł. Co nie zmienia faktu, że można próbować, nie? Zbroję niby mam trochę lepszą i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że jakoś super dobrze mi to zrobi i pomoże. Miecz węzela. Chociaż ta trucizna też może być ok. Dobra. Zapiszmy to tutaj. Za ciężkie. Zapolujmy na trolle. Dobra, spróbujmy. Zaprowadzę cię tam. No i pójdziemy. W końcu będzie nas dwójka, więc myślę, że będzie o tyle dobrze właśnie. Ale że też one sobie tak blisko miasta żyją? Ty nic nie rozumiesz, co? Okej. Dobra. No ale właśnie, to jest problem w tym, że nie za bardzo da się chronić przed tymi atakami, więc będzie trzeba tutaj próbować strzałami. Dobra, zróbmy tak. I zróbmy tak, żeby on się zablokował. Oj. Pół godziny później. Ups. Ups. Dobra, to mi się teraz chyba trochę oberwie. Chociaż niekoniecznie. Dobra, wypij tą miksturę tej wytrzymałości. No i potopia. Skóra trolla, pięknie. Teraz sobie tylko wypijamy jeszcze to uleczenie. Mam nadzieję, że on tam w ogóle żyje. Bo tak go trochę zostawiłem w chamski sposób, ale przynajmniej odciągnąłem mu jednego trolla. Tylko że tych troli tam chyba były 3. Nie no, nawala się z nim dalej. Jeszcze żyjesz? O, ten się ruszył nagle. Może ja bym wleciał z nim do miasta i orkowie by się nim zajęli. To nie jest głupi pomysł. Ewentualnie stanąłbym sytuacją, to raczej się nie przeciśnie. No i bawcie się dobrze, nie? O! Pokazałeś mu! Widzieliście, tak to się robi. No, te patenty niektóre to w tym Gothicu nie są takie głupie. Dobra, zostaje nam jeszcze ten jeden tutaj. Rozmiar to nie wszystko. Trolle nie żyją. Co dalej? To z całą pewnością zrobi wrażenie na orkach. A ja lepiej wrócę na razie do zamku. No i fajowo, nie? Skóra trolla. Kolejna. Do kolekcji. Jeszcze możemy tutaj roślinki pozbierać. I pozabijać trochę ścierwojadów. No, żeby mnie zaraz właśnie ścierwojady nie zabiły, bez jaj. To, że niby coś jeszcze mnie to atakuje? Nie, no chyba nie. Dobra. O, jest jeszcze jeden ścierwojad. No i fajnie. No ale spoko, opłaciło się te wykupienie tych, tego obdzierania ze skór. No bo ta skóra trolla, no to wartość złoci 75. Ale słabo. Dobra, to jednak się nie opłaciło. Dobra, on się tam chciał generalnie, że tak powiem... Co mi się tu podświetla? Kill off. Tak mówię, co mi się tu podświetla przy tym trollu. On chciał, żebyśmy ubili tak te trolle przy wzgórzu. Mam nadzieję, że to o te trolle właśnie chodziło. Więc możemy teraz wrócić do niego, poinformować go o naszym wypełnionym zadaniu. Gdzie to jest tutaj? No dokładnie, bo nie mamy już zadań. Więc poinformujemy go o naszym zwycięstwie. Myślę, że powinni się obawiać Mori, która jest w stanie zabić 3 trolle. Znaczy no, to trochę podstępem było, ale... Wiecie, nikt tego nie musi wiedzieć, nie? Dobra, który to mi to zadanie w ogóle dał? Nie ma tu nic ciekawego. No nie pamiętam już za bardzo. Ten co tutaj za... Czego chcesz, Mora? Co za potańcówki sobie robi. Za ciężkie. A ty? Spróbuj. Walki ustawia Tarok. Idź do niego. A, no to... Dobra, myślałem, że to akurat będzie... zakończony taki ten wątek mówiony. A tu mogliśmy z nim sobie podjąć taki temat. O, mamy kolejne uzbrojenie. Bardzo fajnie. Dobra, weźmiemy sobie to wszystko. Bo oczywiście nam się to przyda, nie? Opchniemy sobie to. Okrągła tarcza, halabarda, super. A, to był ten tutaj, zbrojmistrz. Trole nie żyją. Działasz jak wojownik. Tego nie można ci odmówić. Poczytałbym sobie za zaszczyt, gdybyś zechciał korzystać z mego oręża. Pokaż mi swoje towary. No, długi miecz, rapier. No nie za dużo on tego tu ma. Nie zasłużyłaś na to, Mora. No właśnie, też tak myślałem. Że się to skończy w ten, a nie inny sposób. Ale moglibyśmy mu też podwędzić tutaj te jego rzeczy, które ma na stojaczku. Dokładnie. No i całkiem sporo pewnie za to dostaniemy też. Łuk kompozytowy, o, jest lepszy, z którego możemy też skorzystać. Dobra. Halabarda 175. Myślę, że nie będzie tragedii. Sprzedajmy mu to wszystko, co tu mamy. Strzały akurat bym zostawił. Dobra. No, 8500 to nie jest taka mała sumka. Plus tutaj kosztowności. Jakieś szpony tropiciela. A czy nie tropiciela, tylko topielca. Skóry trola. Jelenia, dzika. Już się zrobiło 9,5 prawie. No i spoko. 10 000. Blisko dostaniemy. Myślę, że to jest akurat satysfakcjonująca liczba. Czy tam cyfra. 25 000 prawie, że na powrót mam, także myślę, że to jest bardzo fajny wynik. Dobra, teraz sobie kończymy ten odcinek. W kolejnym wydaje mi się, że pozostaje nam jedynie ruszyć już do Nordmaru i połazić tu po tych wszystkich klanach, które mamy dostępne, a potem pewnie gdzieś tutaj na południe się udamy. Ale zobaczymy, jak to jeszcze będzie wyglądać. Na chwilę obecną dziękuję bardzo za uwagę i oczywiście do zobaczyska w kolejnej części przygód bezimiennego w Gothic 3 Edycja Rozszerzona.